Co jakiś czas w odpowiedzi na zapotrzebowania rynku tworzone są zupełnie nowe zawody. Czasami powstają od podstaw, czasami jest to wyspecjalizowanie się w czynności wykonywanej przez przedstawicieli innego zawodu. W ten właśnie sposób powstał zawód technika sterylizacji medycznej. Do zadań technika sterylizacji medycznej należy przede wszystkim klasyfikowanie i przeprowadzanie procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętów i wyrobów medycznych oraz dokumentowanie przeprowadzonych prac. Technik sterylizacji medycznej powinien być przede wszystkim sumienny i dokładny. Nie może sobie pozwolić nawet na drobne uchybienia, ponieważ mogą mieć one bardzo poważne konsekwencje. Liczy się również umiejętność wyciągania wniosków, jak i samodyscyplina i opanowanie. Z zawodu eliminuje nosicielstwo chorób, jak i poważne problemy ze wzrokiem, nie poddające się korekcji szkłami, a także unieruchomienie kończyn górnych. Zawód wykonuje się w pomieszczeniach zamkniętych, w gabinetach i pracowniach lekarskich i stomatologicznych, w ruchu i przy obsłudze urządzeń do sterylizacji. Technik sterylizacji medycznej posiada jedną kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie. Jest to wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej. Można ją zdobyć tylko i wyłącznie w jednorocznej szkole policealnej. Dalsze kształcenie i podnoszenie kwalifikacji można kontynuować w szkołach wyższych na kierunkach medycznych. Wykwalifikowany technik sterylizacji medycznej znajdzie zatrudnienie we wszelkich podmiotach oferujących usługi sterylizacji, w tym centralne sterylizatornie, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne, podręczne sterylizatornie na blokach operacyjnych, pracownie mikrobiologii i tym podobne, a także w gabinetach kosmetycznych i w studiach tatuażu. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika sterylizacji medycznej. Pracę w służbie zdrowia rozpoczęłam 32 lata temu. Od początku pracowałam na bloku operacyjnym. Nie było jeszcze takich komórek organizacyjnych jak centralne sterylizatornie, także instrumentarium zużyte w trakcie zabiegu było myte przy blokach operacyjnych. Trwało to wiele, wiele lat, tak naprawdę to trwało 24 lata, bo taki mam staż pracy na bloku operacyjnym. Od 8 lat pracuję w centralnej sterylizatorni. Pracuję z koleżankami, które też są technikami sterylizacji medycznej. Każdy dzień pracy jest poniekąd bardzo podobny do siebie. Musi być zawsze 5 minut luzu, a potem drukujemy z naszego programu szpitalnego plan operacyjny. To jest podstawa. Bez tego właściwie to nie umiemy sobie zaplanować dnia, bo tak naprawdę nie interesuje nas, czy to będzie pęcherzyk, czy to będzie wyrostek, czy to będzie jakiś zabieg ginekologiczny, ortopedyczny. Nas interesują gabaryty zestawów, jakie będą użyte i do nas wrócą. Użyte na bloku operacyjnym i wrócą do nas. A dlaczego? A dlatego, że my musimy sobie zaplanować już na początku, ile będzie wsadów do sterylizacji i parowej, i gazowej. I już wtedy wiemy, czy wszystko wykonamy, a musimy wykonać. Nie ma takiej opcji, żebyśmy zestawu, który dzisiaj był użyty, nie przygotowali i żeby nie wrócił na blok operacyjny. Centralna sterylizatornia to jest takie miejsce, w którym tak naprawdę odzyskuje się sprzęt, który został użyty do bardzo ważnych procedur, do diagnozowania, do leczenia. I świadomość, że zrobimy to profesjonalnie, że za 3 godziny to będzie sprzęt, z którego będą mogli korzystać następni pacjenci, daje nam poczucie, że jesteśmy bardzo potrzebne. Że to, co robimy, to w dobie zapobiegania zakażeniom, zapobiegania wszelkim złym zdarzeniom, taki mamy ogromny na to wpływ.